Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj powraca do 30, nie poniżej. To znaczy do 30, nie znaczy, że jak był 30 lat, to wraca się do momentu, kiedy człowiek sobie miał radość, był szczęśliwy, czuł się wspaniale, tak? Może do 40, do 50, jak to chce. To nie jest powiedziane, że wracasz do 30 lat, jak było, bo w tym czasie mogły być takie różne sytuacje, może gdzieś złamana noga albo coś, to nie ma sensu, nie? Dlatego mówię, dzisiaj powraca do tego momentu, który sam sobie człowiek wybiera. My nie wybieramy momentu ani wyglądu. Każdy sam, ja mówię ten moment, że w tym momencie musi telepatycznie przekazać, przedstawić ten moment pełnej radości w sobie. Jeszcze chciałam zapowiedzieć, żeby nie przy tym nie zwariować i słuchać co dnia, przesłuchiwać i kłaść. Stworzysz chaos wtedy. Można to odsłuchać co jakiś czas, odświeżyć. Ale nie cały czas w kółko, bo to doprowadza do chaosu i się nic nie stanie. Tak? Rozsądek proszę zatrzymać. I to jest proces. Tego nie przeskoczysz, nie przyspieszysz. Zostań i po prostu ciesz się tym, poczuj w sobie radość, bo o to chodzi. Jak radość zakwitnie już w trakcie słuchania tego procesu, co się odbywa, to od wewnątrz na zewnątrz ta piękność wychodzi. I to jest wszystko. Ja tylko tutaj chciałam powiedzieć. I raz kiedyś można sobie odświeżyć, położyć się i ten proces jeszcze raz odsłuchać. To jest tylko dla przypomnienia, dla odświeżenia. Ale nie co dnia, co tydzień i nakręcać, bo wtedy to jest stworzony chaos. Tak? Dobrze. Zapraszamy. Marek Tadeusz, hasło Maki i Simone już nadaje. M-A. M-A. R-E. R-E. K. K. Zwajdę. T-A. T-A. D-E. D-E. U-S-C. U-S-C. Ok. Gut. Also, es jetzt. Ukazał się tam na tym łożu i ten materac przybiera kolor jego skóry i to jest odczytywane, są jego DNA. Gut. I w tym momencie to schon Kuppel? Nein, jetzt kommt gerade die Kuppel. I ta kopuła teraz przykrywa całe to łóżko. Jetzt erscheint über, also erst da kommt dieser Regenbogen. Ja, warte mal, aber er muss in die Position. Ja, bevor es ukazała, jetzt. I już się ukazała, powoli, ukazał się zwój energii różnych kolorów i farb. I to właśnie po odczytaniu teraz tego DNA, tego człowieka, po kolei będą kolory schodzić. Bo każdy ma indywidualną DNA i w tym momencie, jak się ukazał ten zwój, teraz przy odsłuchiwaniu, ta osoba przekazuje ten moment, do którego chce powrócić. Przekazuje to telepatycznie, to jest technologia, odbiera jego myśli i zaczyna się. Mhm. Okay. Jetzt ist halt dieser Regenbogen da, jetzt fängt es halt an mit so einem ganz hellen, weißlichen Ton. I taki bardzo, bardzo taki wypłowiały, energia ma kolor wypłowiały, biały taki, nie ostry biały, wypłowiały taki. I to jest ta taśma tej energii schodzi od głowy przez całe ciało do stóp. I powraca z powrotem. Ta osoba leży na plecach, ręce koło siebie, oczy zamknięte i odbiera. I teraz w tej energii, ta energia się wycofała i zmienia się na taki mocny biały kolor. Schodzi znowu od głowy do stóp i powraca.
z powrotem do tego zwoju. Es ist gerade in das Weiß kommt jetzt ein ganz leichter Stich gelb rein. I w ten biały kolor, taki delikatny w tej energii zmienia się w taki jasny żółty. I ta energia opływa od głowy do stóp i powraca do zwoju z powrotem. I taki teraz ostrzejszy kolor żółty się w tej energii tworzy i zaczyna energia opływać od głowy do stóp i z powrotem. Do zwoju. To są krewki, to skerp. Tak, teraz cytrynowy kolor wchodzi w tą energię i znowu spływa od głowy do stóp i powraca energia do zwoju z powrotem. Leichter taki delikatny pomarańcz teraz ukazał się w tej energii i schodzi od głowy do stóp i powraca z powrotem. I teraz taki mocniejszy pomarańcz kolor, ta energia dostała i schodzi od głowy do stóp, obejmuje całe ciało i powraca do zwoju z powrotem. I taki silny, teraz się zmienia kolor w silny pomarańcz. I ta energia opływa z głowy do stóp i powraca z powrotem. Es ist noch ein dunkleres Orange, was so richtig. I taki ciemny, ciemny pomarańcz się tworzy, taki aż brązowy kolor. Tej energii i schodzi poprzez głowę, całe ciało do stóp i powraca z powrotem. I teraz taki leciutka czerwień tworzy się w tej energii i opływa ta taśma energetyczna. Od głowy, całe ciało do stóp i powraca z powrotem. I taka jasna czerwień się, mocniejsza czerwień się tworzy w tej energii i spływa poprzez głowę, przez całe ciało do stóp i powraca do zwoju z powrotem. Teraz taka ostra czerwień się tworzy w tej energii i znowu schodzi poprzez głowę, całe ciało do stóp i powraca z powrotem. I purpurowa się teraz ta energia robi. I to samo, zaczyna od głowy spływać poprzez całe ciało do stóp i powraca z powrotem. Jetzt kommt so ein heller Braunschimmer in diesem Rot. I taka lekki brąz zmienia się w tej energii. I znowuż od głowy, poprzez ciało do stóp spływa ta energia i powraca z powrotem w tym samym tempie. Teraz brąz już bardzo widoczny widać w tej energii i znowu spływa poprzez głowę do stóp
i powraca z powrotem. I taki już silny brąz się tworzy w tej energii i to samo poprzez głowę tu do stóp spływa i powraca z powrotem. I tak aż bardzo mocno ciemny brąz się zrobił, aż bardzo ciemny tej energii i opływa poprzez głowę, całe ciało do stóp i powraca z powrotem. I ten cały zwój zniknął, energetyczny, i ukazała się energetyczna kula pod tym, pod tą kopułą wewnątrz. I to ma, no, bo to jest te same energie, to jest już obróbka całego ciała, jest kolor pink, lila i fiolet. Fioletowy kolor. Pink, lila, fiolet. I to ciało zaczęło lewitować do góry. Wisi, jest w zawieszeniu w powietrzu. I ten energia koloru pink teraz opływa całe ciało, obejmuje całe ciało i jest wsiąkana do wewnątrz ciała. Tam zostaje. I teraz energia koloru lila obejmuje całe to ciało, które wisi w powietrzu na leżąco i ta energia jest wsiąkana do wewnątrz ciała. Z zewnątrz do wewnątrz. I teraz energia fioletowa owija całe ciało i zaczyna wsiąkać od zewnątrz do wewnątrz. I ta kula energetyczna zniknęła. I ta pokrywa unosi się do góry. I to ciało opada, jest na boku, jest, przychyla się na bok i delikatnie opada na to łoże. I teraz siedzi Sitzty, z boku się teraz podniósł i siedzi na tym łożu i wszystkie te te energie jakby tryskają z tego ciała, mieni się cały. I teraz Rafael zaprasza, teraz przechodzą na tą główną bazę, bo to jest pomieszczenie na bazie, ale obok. Przechodzą i stoi w specjalnym miejscu, tam wskazanym, i potężne źródło światła, taka wstęga, spływa na to ciało, on tam stoi i to, co wytryskuje, te energie, które aż tryskają dookoła się, iskrzą, ta energia oczyszcza to ciało z tych pozostałości energii, które wirują dookoła i rozbłyskują. I neutralizuje to ciało, ta energia, światła. I teraz to światło, ta energia zniknęła.
Er bedankt sich gerade bei allen. Patrzy się na wszystkich i składa podziękowania. Jetzt verabschiedet es sich. Żegna się, jest taki pełnej powadze i dostojności i pożegnał się, zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. I jeszcze tutaj dodam, bo ja jeszcze nagram specjalnie, że nie oczekujcie, że komuś wyrosną po tym trzecie zęby. U nas u ssaków jest zakodowane, mamy genetykę, tylko zęby rosną dwa razy w naszym istnieniu. Powrót do młodszych lat nie oznacza, że wyrosną ci zęby. Jeżeli dwa razy wyrosły, trzecie nie wyrosną. Zostańcie zdrowi. Gratulujemy. Namaste.